Olek, temat płynności finansowej. Słuchaj, coraz częściej widzę klientów, słuchaj, super produkty, super firmy. Kurczę, problem, bo nie ma pieniędzy na koncie. Mimo, że są ogromne kontrakty. Masz coś podobnego? O, wiesz co, no dokładnie trafiłeś. Mam dwa ostatnie takie przypadki, z którymi pracowałem i nadal pracuję. Jak wszedłem, zobaczyłem genialne produkty. Ale przypomniało mi się, jak powiedziałeś, mam takiego przyjaciela z ławki szkolnej, to on powiedział: Olek, wyobraź sobie, że w Dubaju prowadzimy światłowody. Wyobraź sobie, że na większych zebraniach, takich, nie wiem, UEFA, jeszcze gdzieś tam, to my kładziemy kable, to my robimy oświetlenie, to my robimy nagłośnienie. Ale bardzo często przychodzi szef i mówi: znowu szukamy kasy na kolejny projekt. Mówi: nie jestem w stanie tego zrozumieć. No i właśnie, no nie wiem, ty masz też takie odczucie, że czasami dobry produkt nie oznacza, że jest płynność finansowa. No. Wiesz, no, ja ci powiem szczerze, ja się zajmuję pracą z prezesami, ale ich skutecznością osobistą, więc ja raczej jestem ofiarą ich cash flow, no bo zalegają mi z fakturami, nic im to rozwiązuje. Znaczy, mam nadzieję, że jak prezesa nauczę dobrej skuteczności, dobrego działania, to oni potem ogarnie te swoje faktury. Ale rozumiem, że no, ty z kolei bezpośrednio dotykasz już cash flow, tak? Że wynikiem twojej interwencji w firmie to jest to, że im się poprawia sytuacja finansowa. Wiesz co, no, mogę po prostu takie historyjki opowiedzieć, bo pracuję z jedną chyba z największych firm IT, która produkuje różne procesy i generalnie byłem zdziwiony tym, że przy tak dobrym produkcie, który jest sprzedawany na całym świecie, zgadnij, czym się zajmuje sprzedaż. No, czym się zajmuje? Windykacją, tak? Nie, sprzedaż zajmuje się utrzymaniem produkcji. Aha. I generalnie mają problem z płynnością. Nie dlatego, że mają no, coś nie tak z produktem, albo coś nie. Generalnie produkcja jest tak rozwinięta, że oni zatrzymali się na tym, że muszą z jakiegoś powodu cały czas utrzymywać produkcję. I ona jest tak rozdmuchana. Znaczy, ja nie rozumiem, że jest sprzedawca, tak? Jest przedstawiciel handlowy. Jakbyś tam mógł nie stawiać tej kawy, bo zaraz będziemy w mikrofonie słyszeć. Tak. I teraz tak, jest sprzedawca, który powinien iść w teren, tak, rozmawiać z klientami, a ty mówisz, on utrzymuje produkcję, czyli co? On siedzi z tym szefem IT i wymyśla produkty? Co za Nie, to jest tak, że całość, znaczy zysk cały firmy idzie na utrzymanie produkcji. Aha. A tylko dlatego, że no, prawdopodobnie nie pomyśleli o tym, no co jest ich kluczową, jakby kluczową rzeczą w biznesie. Aha. No i generalnie zasada jest taka, przynajmniej tak mi się wydaje, że jeżeli dochodzimy do stanu, kiedy produkcja nie nadąża za sprzedażą, to jest pożądany stan, ale nie odwrotnie. Teraz, że produkcja nie nadąża za sprzedażą, a czyli więcej produkują, niż mogą sprzedać. Nie, produkcja nie nadąża za sprzedażą, czyli my tyle sprzedali, że nie można tyle sprzedaliśmy, że produkcja ma duże ograniczenia. Nie, po prostu nie jest w stanie, a nie odwrotnie. Aha. Że na produkcji szukają coś, żeby zrobić na wszelki wypadek, a może się sprzeda. Aha. I takie magazynowanie. I tego generalnie bardzo dużo jest w takich firmach produkcyjnych, to jest już rozumienie tego. Na przykład, jeżeli produkuje się konkretne rzeczy na skład, no tak wchodzisz na skład, widzisz, że masz problem, że tego się nigdy nie sprzeda, a oni nadal to produkują. Natomiast w IT jest trudno do wychwycenia. Siedzi sztab ludzi, którzy naprawdę są inteligentni. Szkoda po prostu, żeby ich zwolnić albo zmienić konstrukcję całej produkcji. Tego składu nie widać. No i mamy to, co mamy. Bardzo często takim jak ty nie są w stanie zapłacić, ponieważ no jest problem. Jest problem z płynnością. Czyli wracając do twojej historii. Czyli w takiej sytuacji problem z płynnością jest dlatego, że oni mają naprodukowane, mają zapasy, ale nie mają klientów na te zapasy. Zapasy są tak duże, że cały czas one nie są potrzebne. Znaczy, czyli produkują coś, co nie sprzedajemy. Tam zapasy, jak tam ktoś produkuje, nie wiem, wspaniałe kubeczki z Bolesławca, czy jakieś mikrofony, może ich tam gdzieś tam gromadzić. Ale w IT jakie zapasy? Co, jakie można mieć zapasy w IT? Otóż to. I to jest pytanie, co jest zapasem w IT? Co jest zapasem? No i zapasem to jest moc produkcyjna. Ona jest zapasem, czyli czekamy na to, że tą moc nagle wykorzystamy. Czyli software developer jest zapasem, tak? Że masz w back office i już tam software developerów, tak? To jest twój zapas?
z zapasem jest to, co nie jest wykorzystane w tej chwili do sprzedaży. Aha. I można powiedzieć tak, jeżeli produkcja produkuje coś, co nie jest wektorem, czyli nieukierunkowane na sprzedaż, to automatycznie robi się zapasem. Oczywiście nie zawsze to jest wychwytane, to jest płynne bardzo. Natomiast jeżeli nagromadzimy takich zapasów, takich buforów na każdym odcineczku, to mamy spory zapas tego, co się nie sprzedaje. Bo można powiedzieć, a to będzie się rozwijało i piszemy na zapas coś. Fajnie. Natomiast pytanie, czy jest to sprzedawalne? Czy akurat teraz jest na rynku? Okej. No i teraz jak rozwiązałeś problem u tego klienta? Bo teraz ja nie bardzo ogarniam ten temat tego zapasu z tym IT, ale to zostawmy już co. No. Nie chcę tutaj opowiadać czarnych rzeczy, ale generalnie musieliśmy zmienić całą strukturę firmy, tylko dlatego, żeby dopasować ją do rynku. Czyli sprzedaż nadaje ton. Tak? Taki po prostu bęben, tak? Ten werbel. I jak on nadaje ton, że tutaj jest taki tryb, to wtedy sprzedaż musi nadążyć. Produkcja musi nadążyć. Przepraszam, produkcja musi nadążyć. Jak mamy to tak zrobione, to w tym momencie nie widzimy problemu, bo jeżeli na rynku coś się zmieni, jest zapotrzebowanie, to możemy powiedzieć na produkcji, słuchajcie, produkujemy to, bo to jest najważniejsze. Czekaj, czyli tak, no w tym nieco zawiłem dla mnie, w tym przykładzie tej firmy IT, gdzie mieliśmy problemy z przepływem, z cash flow, to twoją receptą było to, żeby postawić na sprzedawców, na sprzedaż, jeżeli sprzedaż nadaje ton i produkcja jest podporządkowana sprzedaży, to się otwierają wtedy wąskie gardła, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Tak? Dokładnie. Że błędem w tej sytuacji było to, że ton nadawała produkcja. Tak? I w związku z tym produkcja, trudno wyobrażalne dla mnie, ale gromadziła jakieś tam zapasy w IT. Tak? Bo, widzę fachowca, który w końcu wyjaśnia to, co inni myślą. Nie, no bo tak wiesz, ja sobie wyobrażam, jak tam w Bolesławcu gość gdzieś tam, nie wiem, tych kubeczków gdzieś tam stertę jakąś produkuje, no i sprzedawcy mówią, ale my nie potrzebujemy takich kubeczków umalowanych w kwiatuszki, tylko w paski, nie? Tak. Oni, ojejku, a my mamy te kwiatuszki sprzedawać, więc mamy problem z cash flow, bośmy tam zainwestowali w tą ceramikę, której nikt nie chce, tak, i nie mamy na pensję. Dokładnie. I to jakby mogę sobie wyobrazić, ale jest druga sytuacja, że oni właśnie świetnie im się wiedzie, dlatego że sprzedawca powiedział, że wszyscy chcą takie kwiatuszki jak fruga, no i naprodukowali i to świetnie idzie. I tu jakby rozumiem, w IT trochę trudniej mi jest zrozumieć te zapasy, ale ufam, że faktycznie też mieli jakieś tam zapasy nagromadzone w IT. Tak, mieli zapasy nagromadzone w IT. Też jest zapasem, czasami jest tak, że są ludzie, którzy nie są z tego profilu, że się zmienia. W związku z tym, ponieważ cały czas nam puchnie ta produkcja, a też puchną jakby te, to, co my wyprodukowaliśmy, no i czeka na sprzedaż. Nie wiadomo, kiedy się to sprzeda. No i zawsze wychodzi taki konflikt między sprzedażą, a produkcją. Tak. No najlepiej właśnie na kubeczkach, tak? No naprodukowałeś okrągłych, a chcą graniaste. No i tutaj jest jakby sedno całego... Bo ja ci powiem, bo z kolei wiesz, no ja tam z twoimi dużymi klientami pracuję, ale na poziomie właśnie skuteczności osobistej prezesów, ale mnie z kolei cashflow dotyka jako mnie, mikroprzedsiębiorcę, tak? Bo ja mam swoją działalność, tak? Moja z kolei refleksja jest taka, że na przykład ten rok, w ogóle super rok, nie? Świetne kontrakty, wielkie pieniądze, natomiast jak tam bodajże ze 2 miesiące temu patrzyłem na konto, sobie myślę, o kurczę, tu by trzeba przyciąć jakieś wydatki, kurczę, bo te faktury będą zapłacone za 2 tygodnie, za miesiąc. Jakby moja refleksja z mojej na przykład sytuacji, moi mikroprzedsiębiorcy, no to może też inni, którzy mają podobną sytuację, była taka, że przestałem mieć problemy z cash flow, jak zacząłem robić dywersyfikację. Czyli na przykład mówię sobie, dobra, kurczę, przecież ja powinienem postawić na księgarnię online, niech ona mi generuje te regularne kilkaset złotych albo może parę tysięcy miesięcznie, ale to będzie na ten chleb i masło, bo to jest regularne, a tutaj te duże kontrakty na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, które mimo, że przychodzą gdzieś tam nieregularnie, one wtedy nie są zagrożeniem dla tego mojego cash flow, szczególnie jeżeli mam koszty życia niewielkie, w związku z tym z tej dywersyfikacji. Także z kolei patrząc z takiej skali mikro, no to moją receptą, moim rozwiązaniem, na cash flow już takiej mikro skali, mikro przedsiębiorstwo, to była dywersyfikacja, po prostu zbudowanie kilku źródeł przychodów, tych właśnie bardzo intratnych, ale takich, gdzie te płatności są odroczone i takich może niewielkich, drobnych, ale regularnych, bezpiecznych, dających mi bezpieczeństwo. No wiesz co, potwierdzam to, a jeszcze taka rzecz, którą zawsze sobie gdzieś tam trzymam z tyłu głowy, że 80% przychodów daje 20% klientów, tak? Czyli po prostu to jest kluczowa rzecz. Jeżeli wywrócisz sobie, postawisz generalnie na tą 20%, no to rzeczywiście tak jest. Szczególnie, że jeżeli te 20% klientów, którzy dają mi 80% przychodu, są tymi, którzy też mają problemy z cash flow, więc mówią, Bernard, przepraszam cię, naprawdę zapłacę ci tylko za 2 miesiące. Tak. Dokładnie tak jest. Tak. Ale zastanawiam się, no jak ty rozmawiasz z takim prezesem, tak?
no to jak ty wychwytujesz, no przychodzisz i masz, no jesteś takim swoistym lekarzem. Aha. Przychodzisz, zakładasz słuchawki i mówisz, o, panie prezesie, widzę, że pana tutaj firma w tym miejscu boli, a pan powinien zrobić to, tak? Aha. No i teraz, w jaki sposób ty to robisz? Na co zwracasz uwagę? No, według mnie każdy prezes jest taki sam. No bo wiesz, ma dwie ręce i dwie nogi w tym no sensie, tak, tak? Ma stół, komputer, coś robi, tak? Tak, tak, tak. W związku z tym, ja bardzo się boję takich spotkań, no bo co bym powiedział? Mhm. No teraz proszę, no wiesz, jeżeli mi ktoś pokazał, proszę bardzo, z tyłu to jest tamto, mamy takie zapasy, mamy takie przepływy, płynność tutaj, tam, no to jestem w stanie na coś popatrzeć. Mhm. No a ty przychodzisz w zasadzie do człowieka, do czarnej skrzynki takiej, no i patrzysz mu w oczy i mówisz, o, panie prezesie, a oprócz tego prezes mówi ci, dobrze, będę z tobą pracował. No to dla mnie to jest w ogóle czarna magia. Na co zwracasz uwagę? Dobra, znaczy zacznijmy od tego, że ja nie ustawiam firmy, tylko prezesa, tak już mówiąc tą metaforą, tak? Tak. Czyli w zasadzie tak, można powiedzieć, że każdy prezes jest taki sam, w tym sensie, że ja pracuję głównie z człowiekiem, więc tak, przede wszystkim jest ten aspekt skuteczności. Po drugie, zwykle, praktycznie zawsze, jest to człowiek, który mówi, panie Bernardzie, ja stawiałem na rozwój, mam branie w moim sektorze, myślałem, że rozwój jest najważniejszy. Nie. Teraz chcę się zatrzymać, ogarnąć się ze swoimi sprawami, ze swoim życiem, żeby być skutecznym w działaniu. Czekaj, teraz muszę zrobić. No. Że mówisz tak, stawiałem na rozwój. Tak, na rozwój firmy, rozwój biznesu. Aha, rozwój biznesu. Pędziłem do przodu. Mówi, pędziłem do przodu, panie, pędziłem do przodu, aż się zatraciłem w tym pędzie. I teraz sobie zdałem sprawę, że potrzebuję przystanąć na chwilę, poukładać, czyli przeładować te magazynki, żeby dalej strzelać. I on się zwraca wtedy do mnie, więc rzadko jest tak, że jeden, panie prezesie, pan potrzebuje mojej pomocy. Nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli na przykład żona dzwoni i mówi, że ona jakiegoś prezesa mówi, Bernard, wiesz co, mój mąż ma taką firmę, zaraz się przewróci, pomóż mu, to ja mówię, nie, ja mu nie pomogę. No czemu, człowiekowi nie chcesz pomóc? Ja mówię, nie dlatego, że ty dzwonisz. Jak on zadzwoni, to mu pomogę. Aha, czyli musi jednak tknąć jakiegoś dna. Tak, tak, to jak klasyka, tak, klasyka problemu w życiu. Jak człowiek dotknie dna, to się ma od czego odbijać. Ale mówisz o skuteczności, czyli przychodzisz i mówisz, panie Bernardzie, jest pan nieskuteczny, czyli nie, potrzebuje pan zwiększyć skuteczność. Nie, to on mi mówił, i panie Bernardzie, to przychodzi do mnie, tak? Czy ja tam do niego przychodzę, on mówi, panie Bernardzie, zrób pan tak, żebym ja to lepiej ogarniał. I teraz, i tu wracamy do twojego pytania, nie? No i skąd ja wiem, co trzeba ogarniać? Tak. I teraz, ja nie wiem, no bo ja go widzę pierwszy albo drugi raz w życiu, więc ja nie wiem, ale tak, po pierwsze, największym specjalistą na temat jego życia jest on sam, bo jest ze sobą od urodzenia. Tak. Po pierwsze, więc jak najwięcej muszę od niego wyciągnąć, żeby on sam mi powiedział, co jest jego problemem, ale po drugie, zgodnie ze starą zasadą, że trudno być sędzią we własnej sprawie, potrzebuję jego 3, 4, 5 znajomych współpracowników, którzy go znają, żeby oni z kolei powiedzieli, co jest jego problemem. A potem moja robota też tylko poskładać to wszystko w jedną układankę i powiedzieć, panie prezesie, no ja myślę, że jeżeli zacznie pan robić tylko co najważniejsze, a olewać to, co nie jest ważne, to jeżeli na to postawimy, to będzie pańska dźwignia sukcesu. No to wiesz, to jest takie poczucie, że wtedy taki człowiek musi mieć na tyle samorefleksję. Ja nie mówię, że prezesi nie mają samorefleksji, tylko chodzi o to, że musi umieć zastanowić się, mieć taki moment refleksji, że potrzebuje wsparcia. A z drugiej strony, no skąd wiesz, że skąd wiesz? Ja wiem, że ja potrzebuję wsparcia. No, nie siedzę, mówię, dzisiaj idę po sklepie, o. Nie. To raczej nie w sklepie, to raczej jak już w tej karetce jedziesz i ten, nie mówią, no proszę pana, takie ciśnienie, żeby mnie widzieli, jak pan żyje, przecież cud w ogóle, że pan żyje, nie? No i potem dają mu leki na obniżenie ciśnienia, dietetyczka mu odstawia dietę, a jego lekarz rodzinny mówi, ale panie prezesie, kurczę, tak dalej to pan nie pociągnie, pan sobie kogoś znajdzie, kto pana poustawia życie, tak się nie da żyć, tak? Mhm. No i on wtedy idzie do jednego, drugiego kolegi i mówi, ty słuchaj, znasz kogoś, kto mi życie poustawia? Nie, to jest produkcjonów, się trzymaj z daleka, ale ty do Frugi zadzwoń, on ci pomoże. Mimo, że psycholog. No właśnie. No, ale to, nie, ale to tak pół żartem, pół serio, to zwykle tak jest. Czyli to nie jest refleksja typu, on sobie tam leży w Dubaju w spa i się zastanawia tak naprawdę, czy coś by swoim życiem mógł zrobić, czy idzie sobie na zakupy. No to jest zwykle, jak mówiliśmy, że dotyka dna, to często jest takie fizyczne dno po prostu, że albo serce wysiada, albo jest nadciśnienie, albo gdzieś się jakiś biznes rozłożył dlatego, że on o czymś tam zapomniał, czegoś nie ogarnął, mówi, kurczę, to już tego jest za dużo, nie? Już sobie nie mogę na to pozwolić. No rozumiem, no, ale to nie jest tak, że na przykład, dobra, tego jest za dużo, to powinien zatrudnić jeszcze jednego człowieka, który mi to wszystko rozłoży. A to już ma za sobą.
Już zatrudnił kolejnego, już zatrudnił dyrektora, który mu uciekł, księgową, której wszystko delegował, a która nie ogarnęła. To już ma, wszystkie te klęski ma za sobą. Aha, rozumiem. Czyli to jest rzeczywiście sięgnięcie takiego punktu, który mówi tak, tak dalej być nie może, trzeba zmienić. Tak. Także ja myślę, że ja poniekąd mam łatwiejszą robotę od ciebie. No bo to w zasadzie wystarczy. No, trzeba aż, ale i tylko znaleźć to wąskie gardło w jego skuteczności osobistej i już na tym budować dobre nawyki. No dokładnie, jak w teorii ograniczeń. Tak, powiedz, nie, co z tym będziemy ma do teorii ograniczeń? Bo to jest tak, że jak wchodzimy do firmy i ktoś nas przede wszystkim zaprosi, no to jakby z założenia chcemy, żeby przynajmniej w pierwsze 14 dni był skokowa poprawa efektu, tak? Ale to płynności lub to procesu, w zależności co jakby sami określamy. Czyli ty wchodzisz i mówisz tak, panie prezesie, 2 tygodnie od tej naszej rozmowy już zobaczy pan poprawę, tak? Tak, wow. Tak. No nie jest to oczywiste. Jesteś niezły efekciarz. Nie. Nie mówimy o tym, że te 14 dni to są takie krytyczne 14 dni, które mówimy, że są wystarczająco dobre horyzonty na to, rzeczywiście to zobaczymy. Tak? Jeżeli na przykład ustawiamy sprzedaż, to potrzebujemy 10 dni na przełożenie, na przywrócenie całej sprzedaży, ułożenie myślenia, jak się sprzedaje, załóżmy. Tak? I to nie są szkolenia sprzedażowe. Ale właśnie to, o czym ty powiedziałeś, że jeżeli postawisz na jedną kartę, czyli jeżeli zajmiesz się czymś ważnym, no i my odpowiadamy na początku tak naprawdę na pytanie, dlaczego zmienić coś chcemy w firmie. Potem odpowiadamy na pytanie, co zmienić, potem jak zmienić, no i jak mierzyć te rzeczy. No to są generalnie takie, bym powiedział, kluczowe kilka pytań. Jeszcze tam jedno pytanie opuściłem. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Może tu notatki sięgnąć. Nie, jak uwarunkować tak proces ułożyć, żeby on był mocno mierzalny, żeby nie było żadnego poślizgu. Jeżeli mierzymy, to wtedy jesteśmy w stanie zarządzać. No i tyle. Jak wypełnimy sobie te wszystkie elementy, to wtedy, jeżeli wszyscy zgadzają się na to, bo to musi, jak zmienić, to jest kluczowa rzecz, dlatego że podporządkowujemy wszystko jednemu celowi. Że okej, trzeba to zmienić. I tutaj też jest odpowiedź na to, dlaczego produkcja ma się dopasować. Bo jeżeli oczywiście ograniczeniem jest produkcja, czyli nas sprzedawaliśmy wszystkiego tak, że nie jesteśmy w stanie wyprodukować, no to trzeba spojrzeć na produkcję, tak? Czy może na przykład, nie wiem, różne elementy, jest na przykład rozdrobniona oferta, albo mamy problemy z maszynami, różne rzeczy, z ludźmi i w ogóle. Ale generalnie koncentrujemy się na tym, żeby ustawić tylko jeden problem, rozwiązanie którego da 2 razy większe, 3, 4, czterokrotnie, wielokrotnie, efekty. Zaraz, i ty ten problem już widzisz w ciągu pierwszych 2 tygodni. Tak, widzimy ten problem i mało tego. Ale to dlaczego? Ty jesteś taki mądry, a prezes taki głupi? Skąd? Ja tak przerysowuję oczywiście, nie? Ale jakiś olek bierze, nie? Przecież ci prezesi to są mądrzy ludzie, bardzo doświadczeni. Zdecydowanie tak. Natomiast korzystamy z narzędzi krytycznego myślenia, czyli z teorii ograniczeń, gdzie jest w zasadzie standard. Weź każdego lepszego konsultanta od teorii ograniczeń, to on będzie postępował w ten sam sposób. Więc dlatego też warto spojrzeć na teorię ograniczeń. Teoria ograniczeń nie daje szczegółowych rozwiązań. To nie jest tak, że na przykład, jak mówimy handlowcowi, a że jeżeli powiesz tak, to będzie lepiej, ale, albo tak. To nie jest. Natomiast szkolenie handlowców nie jest krytycznym rozwiązaniem. To nie jest coś, co dźwignie całą naszą sprzedaż. I bardzo często właśnie jak bierzemy po kolei, robimy te kroki, które opisuje teoria ograniczeń, okazuje się, że przy porządkowaniu do jednego celu od razu widzimy efekty. No i generalnie tam, gdzie wywracamy się bardzo często, no pytanie, dlaczego to wszyscy nie stosują, tak? No bo można by powiedzieć, że jeżeli to jest takie świetne i sprytne, no to wszyscy powinni stosować. No to pytanie, dlaczego wszyscy prezesi od razu nie idą do ciebie i mówią, słuchaj, no teraz, żeby zapobiec temu, powinien robić to, to i tamto. No wiesz, no wiadomo dlaczego, nie? No chodzi o motywację. Motywacja może być tylko z wewnątrz, znaczy tak nikogo nie zmusisz do zmiany. Zmiana musi wynikać ze środka na zewnątrz. Więc podejrzewam, że podobnie systemowym działaniem u ciebie. No co z tego, że ty w ciągu 2 tygodni widzisz, co jest do zrobienia, jak powiedzmy opory różne, nie wiem, organizacyjne, finansowe, różnych układów będą tak silne, że ktoś powie, panie Olegu, ja dokładnie wiem, o czym pan mówi, ale ja panu zapłacę pierwszą fakturę i pan znika, dokładnie. My tego nie chcemy dotknąć, prawda? Dokładnie.
Bo nie ma motywacji. To jest dokładnie tak samo w procesie naprawiania kosztów firmy na przykład. Mhm. To jest tak, że wszystkie kluczowe osoby muszą być zaangażowane i wszystkie ich działania podporządkowane jednemu celowi. Czyli co zmienić? Ponieważ wiemy, co zmienić, wiemy, jak zmienić, to teraz zmieniajmy. Ciekawe. Dokładnie tak, jak u Ciebie. Mam pytanie. Tak. Zupełnie z innej bajki. Tak. Słuchaj, pochodzisz z Ukrainy. Mamy teraz bardzo dużo ludzi na rynku pracy z Ukrainy. Tak. Ostatnio żeśmy rozmawiali, bo ktoś tam prosił Cię, żebyś przygotował jakieś informacje o międzykulturowości. Tak. Jeśli tak nad tym zastanawiałeś, to jaka jest główna wartość? Bo jesteśmy bardzo podobnymi krajami, ale jaka jest taka główna wartość, która nas odróżnia, wartość, którą wnoszą właśnie ludzie z Ukrainy w Polsce? Ludzie z Ukrainy w Polsce. To żeś mi zadał trudne pytanie. Ale ciekawe, nie? Ciekawe. Wiesz co, nie jestem gotowy na odpowiedź, bo no mam różne niepopularne oczywiście, różne niepopularne odpowiedzi mam na ten temat. Natomiast z mojego punktu widzenia to jest tak, że większość Ukraińców jest w stanie się asymilować. Czyli społecznie Ukraińcy, tak samo jak ja, tak, asymilują się ze społeczeństwem wewnątrz Polski i dla Polski żadnego zagrożenia nie ma w tym. I według mnie to jest bardzo fajne. Dokładnie, bo trudno jest znaleźć takich obcokrajowców, którzy jakby, no ile ty w Polsce lat jesteś? To 14 lat. 14 lat i to tak naprawdę to wielu ludzi nawet może, jak nie skojarzą po twoim nazwisku, z twoim nawet mogą nie kojarzyć, że ty się nie urodziłeś w Polsce, prawda? No może tak, natomiast bardzo mi zależy na tym, że ostatnio dostałem parę lat temu z programu pierwszego radia, dostałem taki prezent, bo się włączyłem w taką debatę radiową, gdzie po prostu mówili o tym, że no Polska to taki kraj, że w ogóle i coś tam. Mój starszy syn też mówi, że o lepiej wyjechać do Ameryki, bo tam jest dopiero sukces. No, ja patrząc na Polskę, po prostu, znaczy, bardzo głośno powiedziałem nie wszystkim, którzy mówili, że źle o Polsce. To jest przede wszystkim raz. Ty przyjechałeś z Ukrainy i powiedziałeś, że w Polsce jest dobrze, ja wróciłem ze Szwajcarii i mówię, że w Polsce jest dobrze. Czyli coś na rzeczy musi być. Nie, powiesz, nawet pod względem geograficznym, to patrząc tak, gdzie znajdziesz kraj, w którym masz ciągu, dokładnie 8 godzin, jesteś w stanie przejechać od morza do gór. Już nie będę wspominał o tym, że jeżeli byś się chciał wyspowiadać i umrzeć na wszelki wypadek, no to sięgnąć do spowiedzi, znaczy po spowiedź jest, podejrzewam, że 20 minut, ksiądz zjawi się w 20 minut z każdego punktu w Polsce. Szybciej niż karetka. Szybciej niż karetka, więc po prostu punkt bezpieczeństwa w Polsce jest ogromny. A mając na myśli to bezpieczeństwo wieczne. Wieczne, to jest po prostu bardzo, bardzo wygodny kraj do życia. Oprócz tego, ja tak widzę, że wiele osób w Polsce mówi tak, wszystkim obcokrajowcom, mieszkajcie z nami, nie ma problemu. Znaczy, ja nigdy nie spotkałem się z żadnym takim nieżyczliwym komentarzem. Po prostu nigdy. Natomiast, jeżeli łamiesz nasze zasady, no to konsekwentnie powinniśmy po prostu tutaj i bardzo się cieszę, że jeżeli ktoś łamie zasady, to my się włączamy. Ja uważam, że powinniśmy to robić i bardzo często mówię wszystkim obcokrajowcom, że jeżeli chcecie łamać zasady w Polsce społeczne, no to jednak musicie mieszkać w innych państwach, gdzie na to przystaje. Ale teraz tak, znaczy ja parafrazując, mówisz, że jakby główną wartością, którą wnoszą, no to już chyba jest z milion chyba osób z Ukrainy w Polsce, jeżeli nie więcej, prawda? Główną wartością jest to, że jest to taka duża możliwość asymilacji, że w zasadzie taka ogromna migracja z Ukrainy jest praktycznie niezauważalna. Jakbyśmy powiedzieli gdzieś tam w Brukseli czy gdzieś, że to myśmy przyjęli masę ludzi z Ukrainy, to oni to się nie liczy. To się tam przyjęli, nie widać, nie? Bo jest taka dobra asymilacja. Przepraszam, nikt nic nie wysadza? No właśnie, tak. No to ten, nie? To ciekawe. Także to tak, no tak wiesz, takie pytanie mi gdzieś ten, nie? Chciałem skorzystać z dużo okazji, też jest, bo to ciepły temat. Dużo też jest programistów z zagranicy, czyli z takiej, z tej ściany wschodniej. I wiem, że dużo firm korzysta. I to są naprawdę dobrzy ludzie pod względem takim zawodowym, czyli profesjonaliści. Faktycznie, ja pamiętam jeszcze w naszym biurze w Szwajcarii, to tak...
o ile na początku przyjeżdżali programiści z Polski, to potem już głównie przyjeżdżali programiści z Ukrainy. Tak. Niewielu Rosjan, ale bardzo dużo z Ukrainy. Tak. Mhm. No poza tym no, nie ma co ukrywać, jest to tańsza siła robocza. Mhm. Natomiast co jest ciekawe, te dwie rzeczy, że jest tańsza, a jednocześnie chce pracować ta siła robocza, to jest zadowalające dla dwóch stron. A słuchaj, mówi się tak, że jak Niemcy otworzą swój rynek pracy, to większość z tego miliona osób z Ukrainy, z Polski wybędzie do Niemiec. Co o tym sądzisz? O, nieprawda. Nieprawda? Nieprawda. Dlatego, że bardzo często, znaczy ja pochodzę z tej części zachodniej, czyli Lwów, i tam generalnie wszyscy z takim ciepłem odnoszą się do Polaków. Mhm. I no jakbyś teraz przyjechał do Lwowa, no to tam mówi się po polsku na ulicach. No ale w Niemczech każdy z nas by zarobił, nie wiem, 2-3 razy więcej. No z wyjątkiem może ciebie i mnie, bo my sobie całkiem nieźle radzimy w Polsce, ale osoby, które wykonują proste prace, no to myślę, że no, w Niemczech by zarabiały wielokrotnie więcej niż w Polsce. Tak, ale jest coś takiego, co ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Bardzo dużo moich znajomych, z którymi ja rozmawiałem, oni generalnie chętnie by tam pojechali, natomiast jeżeli mają do wyboru, to zostają w Polsce. Mhm. Dlatego, że jest prościej, dlatego, że jest bliżej, dlatego, że jest, no, znaczy, ludzka twarz życia. Nie wiem, jak jest w Niemczech, bo tam nigdy nie pracowałem, natomiast jest, no, mentalność też jest ważna. Także nie wszystko da się przełożyć na pieniądze. Jest nam bliżej mentalnie, jednak to są dwa narody słowiańskie, jednak jest nam bliżej mentalnie niż do naszych braci Germanów. Dokładnie, także to jest... No, To ciekawe. Czyli przygotować się na to, że przez wiele pokoleń milion osób z Ukrainy będzie po prostu nad Wisłą. No, bo może tak, no to też widzę, jak w drugą stronę migrują. Myślałem, że czegoś takiego nie ma, a okazuje się, że na przykład takie związki małżeńskie, to bardzo często ludzie mają pomysł na biznes w Ukrainie i bardzo dobrze prosperujący. Holendrzy też są zainteresowani, bo na przykład truskawki, jabłka i różne inne rzeczy na Czarnoziemi bardzo dobrze rosną. Także tam jest teraz bardzo dużo inwestycji. No tak, bo Ukraina ma chyba gleby najlepsze w Europie. No i teraz jest bardzo dużo takich osób, które się osiedlają i budują swoje firmy i naprawdę według mnie to jest bardzo dobra rzecz. Czy coś jeszcze, ty chcesz jakiś temat podnieść, bo wiesz, pewnie długo na spotkania lecimy, ale ten, ale jeszcze możemy pewno... To ja bym cię zapytał. Rzuć temat teraz. Dobrze, to ja bym cię pytanie zapytał. Pytanie. Dobrze, takie trudne pytanie. Jak sądzisz, takie najciekawsze albo najtrudniejsze błędy menedżerskie, które ty widzisz w firmach? Na przykład wchodzisz i mówisz, byłem w tylu, pracowałem z takimi prezesami. No. Jakie błędy ty widzisz? Takie, które powtarzają się, a jednocześnie one są taką zmorą biznesu, bo zmorą zachowań. Kurczę, to też trudne pytanie, na innym wymiarze trudne, bo tak wiesz, no przychodzą mi od razu myśli związane z prezesami, z którymi ostatnio pracowałem, bo to jakby pamięć jest najświeższa, próbuję jakoś to systematyzować. No mogę powiedzieć, ostatnio miałem sporo takich przypadków, problemów związanych z brakiem granic, z brakiem stawiania takich granic personalnych i asertywności. Typu wiesz, no spoufalanie się z pracownikami, zupełnie nieświadome, z dobrego serca, tak? No bo prezes też człowiek, też chce ludzi widzieć. Natomiast no, myślę, wydaje, że to w każdej kulturze, a to szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak zachowanie pewnego dystansu, zachowanie pewnych granic no, jest konieczne. Jest konieczne, bo z innej perspektywy ty widzisz firmę jako szefa, z innej perspektywy widzi osoba w maszynowni. Tak. I jeżeli w którymś momencie ta osoba poczuje, że on jest w maszynowni, on nie widzi po horyzont, ale on ci powie, jak płynąć, a jak ty nie posłuchasz, to jeszcze się obrazi na ciebie, to zaczyna się problem. Także mi się wydaje, że jednym z problemów czy z wyzwań to jest takie umiejętność połączenia dobrego serca i szacunku do człowieka, do pracownika, ale jednak no, z trzymaniem granicy, świadomością tego, że jednak patrzymy na ten akwen, którym płyniemy z innej perspektywy i pamiętajmy o tym. Ale skąd to wynika? Bo ja sobie po prostu nie mogę wyobrazić sytuację, w której bym na przykład takie zachowanie no, bym generował, tak? Takim, znaczy nie mówię, że tak nie robię, tylko może i tak robiłem, tak? Tylko, że co takiego leży po drugiej stronie? Jaka jest potrzeba? U prezesa? U prezesa, że tak robi. Samotności. No, każdy z nas, który prowadzi większy biznes, jest skazany na samotność. Jakby z kim ten prezes ma porozmawiać o problemach w swojej firmie? Nawet jeżeli ma kochającą żonę i wspaniałe dzieci, oni go nie zrozumieją, bo to jest zupełnie inny świat. Z podwładnymi trudno, żeby zrozumieli, ale w którymś momencie ci się przelewa. W którymś momencie z tym kierowcą jedzie, że panie Wieśku, mam taki problem, może pan z boku spojrzy, pan podpowie. Albo pani prezes mówi do sekretarki, pani Krysiu, kurczę, wie pani co, tak się zastanawiam, no w,
w tym dziale produkcji jakby coś tam zmienić, tak? I to jest ten fałszywy ruch taki, gdzie mm-hmm. jest tego poczucia, no nie mam z kim pogadać, nikt mnie w sumie nie zrozumie, no zapytam tą osobę, przecież to nic nie kosztuje i to często tak jak w takiej Zaporze, gdzie tam wiesz, jest mała wyrwa i potem nagle pani Krysia przychodzi i pani prezes, no ale kogo pani zatrudniła do działu finansowego, pani sobie nie wyobraża, że ta osoba może w naszej firmie pracować, nie? Patrzysz, mówisz, co jej do głowy przyszło, żeby w ogóle wypowiadać na temat, na który nie ma bladego pojęcia, tak. nie? Ona już nie czuje, że nie ma bladego pojęcia. No skoro pani prezes mnie pytała, co tam w produkcji zrobić, to znaczy, że ja chyba mogę jej doradzić, bo przecież fatalny błąd robi w tej nowej rekrutacji. Rozumiem, rozumiem. No, nie pomyślałem o tej samotności, ale wydaje się, że rzeczywiście to jest... Samotność długodystansowców, myślę, że to jest ogromny ciężar. My tak często zazdrościmy, tak, o prezes, tyle zarabia i tak dalej, ale jak o stronę ludzkiej spojrzymy, no to jak się decydujesz na taką wysoką karierę, to jakby jeżeli jesteś osobą świadomą i dojrzałą, to się decydujesz na wędrówkę w samotności, na daleką pielgrzymkę w samotności. Boże, tak bym nie chciał. No. Ale tak bym no i są też plusy tego oczywiście. No tak, ale generalnie też jest dobra wiadomość, mhm. że prezesi to też są ludzie. Są przede wszystkim ludzie, Boże. Nie, ale tak, znaczy, że to jest bardzo, bardzo dobrze, bo jednak takie poczucie, że ta druga osoba, możemy jej pomóc, a jednocześnie, że no jakby jesteśmy ludźmi i ten klucz genetyczny jest u wszystkich taki sam. To jest to sam. Fajne. A biorąc za siebie duże ciężary, dużą odpowiedzialność, no mają ogromną satysfakcję, tak. tworzą ogromne dzieła, stawiają po sobie ślad, zmieniają rzeczywistość i to jest ogromny motywator dla wielu prezesów, ale cieniem tak naprawdę wpisanym, można powiedzieć, to job description, w opis stanowiska prezesa, tak. jest to, że są skazani na siebie. No to rzeczywiście. No. Czy to powinny być jakieś kluby prezesów? Takie nie wiem, czy powinny być. Ja nie wiem, czy ten problem jest rozwiązywalny. Ja myślę, że to jest trochę tak, że żeby stanąć w prawdzie, powiedzieć sobie, będę prezesem, to będę szedł sam. Buduję sobie czy życie religijne, czy towarzyskie, czy rodzinne, żeby mieć w innych obszarach rekompensatę, ale w tym obszarze zawodowym jestem i będę skazany na siebie. Czy kapitan? Kapitan, tak. No, nikt kapitana nie zastąpi. No, no kto go zastąpi? No jest kapitanem. No tak. Podjął odpowiedzialność za załogę i może mu się to podobać lub nie. Widziały gały co prawo. Chciałeś być kapitanem, jesteś kapitanem. Dobre, dobre. A tak sobie pomyślałem sobie, co w mojej działce byłoby takimi głównymi, nie wiem, błędami, trudnościami. To pierwsze, co widzę, to znaczy nie pracuję z prezesami na co dzień, a gdybym patrzył na firmę, to bym wyróżnił menadżerów. Nie? I menadżerowie, no, takie grzechy główne, które bym nazwał, to jest tak, szczegularstwo. Wydaje się, że na przykład napisanie takiego szczegółowego planu rozwoju, gdzie jest 1,27 miliona, to sugeruje, że tylko błąd może być na tym 27. A de facto bardzo często mylimy się w 2 miliony. To jest powszechny taki, jak widzę, że takie... Czyli tak jak mówią, że widzisz drzewa, ale zapomniałeś, jak las wygląda. Tak, tak? I to jest właśnie taki kierunek, który bardzo często chcemy, dokładnie jak w kredytach dostajemy, że pożyczyłeś pan tyle, a okazuje się, że po kilku latach zupełnie to nie. A myślałeś, że tylko zmieni się ta końcóweczka. To jest taki błąd, znaczy... rzeczywistość się zmienia pod wpływem tego, że wydaje się, że my ją po prostu zaklinamy tymi właśnie szczegółami. To jest jedna rzecz, którą widziałem. Czyli szczegularstwo, tak? Że takie szczegularstwo. Nie warto po prostu szczegółowe... Nie mówię, żeby nie robić planów. Natomiast jeżeli nie jest to księgowość, nie robić dalekosiężnych planów bardzo szczegółowo. Okej, czyli rozumiem, że w dłuższej perspektywie widzieć zarys kierunku, a w najbliższej szczegóły. Tak. I... kolejną rzeczą, na przykład to jest w startupach widać, że nie przedstawiamy sobie, ile prób chcemy podjąć. Mówię, miało być inaczej. No oczywiście, ale ile postawiłem sobie prób, żeby się nie wykrwawić, a jednocześnie, żeby powiedzieć, dobra, postanowiłem sobie, że podejmę 25 prób i konsekwentnie te 25 prób robię. Bo wtedy mamy kierunek. I to jest taką rzecz widziałem. Znaczy, żeby sobie postawić z góry jakieś ograniczenie, jakiś taki miernik, który ci powie stop, dalej nie idziemy. Dalej nie iść, bo wpadniesz w przepaść. Tak, bo jest tak, że zainwestujemy w przerost takiej, nie wiem, wyobrażeń, a oderwamy się od realności. Czyli kluczową rzeczą, którą powiedział, to jest tak, bardzo często wyprodukowujemy sobie mapę, która nie jest rzeczywistością. Mało tego, i wtedy mamy podwójne komplikacje, że mamy rzeczywistość w jakiś sposób ułożoną, mamy mapę naszą, która jest inaczej ułożona i to wszystko jeszcze nam po prostu generalnie mgli cały obraz. I ostatnią, którą uważam kluczową rzeczą we wszystkich projektach, wszędzie, to jest
tak banalna rzecz, uwaga menadżera. Mhm. Jeżeli uwaga menadżera jest skierowana w to miejsce, gdzie powinna być, to jest wszystko w porządku. Czyli zgodnie z porzekadłem, że pańskie oko konia tuczy. Dokładnie. Tak? To już po prostu, jeżeli masz w wielu miejscach, to generalnie nie widzisz głównego problemu. I to wydaje mi się, jak ja widzę, wiesz, menadżer widzę skoncentrowany, na pewno mogą być błędy, ale w większości przypadków jest to... Czyli żeby skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze, na tym jednym celu, o którym mówiłeś jakiś czas temu, tak? I wtedy jakby patrzeć na to, to będzie jakby rosło, no bo znowu stara zasada z kolei biznesowa jest taka, to co jest mierzone, to rośnie. Czyli jak on będzie na to patrzył, to będzie rosło. Dokładnie, dokładnie. I to się cały czas powtarza. Jasne. Także... Ty, lecimy na spotkania chyba, nie? O... Tak? Dobra. Tak. Dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć.